Cześć, nagrywam dzisiaj dla Was projekt Denko. Jest to projekt Denko taki poświąteczny. Co prawda za dużo nie służyłam, ale jednak nie chcę trzymać tych śmieci na nowy rok, więc chcę Wam jak najszybciej pokazać rzeczy, które mi się udało zużyć w grudniu. I pierwsza rzecz to jest Eve Austin, to jest krem z serii Capillin. Jest to krem na naczynka na noc. Capillin to jest ogólnie ta seria naczynkowa z Eve Austin. Ja prawdę mówiąc miałam do czynienia właściwie tylko z tym kremem i z płynem micelarnym, natomiast ja uważam, że płyn micelarny to jest troszeczkę taka rzecz, której używamy no chcąc, nie chcąc, tak? Nie musi ona być na naczynka, może być jakakolwiek, byle zmywała makijaż. Więc wypowiem się na temat tego kremu. Ten krem moja mama otrzymała w tamtym roku na święta, ale oczywiście też chciałam z niego skorzystać, chciałam zobaczyć jak działa. I moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, ponieważ jest to krem, który ma taką dosyć lekką konsystencję, mimo że on jest na noc, to on nie jest kremem natłuszczającym, nie jest bardzo ciężki. Może być stosowany też przez mężczyzn, ponieważ szybko się wchłania i nie zostawia takiej tłustej warstwy na skórze. Powiedziałabym, że wręcz niweluje takie świecenie się na przykład na mojej tłustej skórze, bo jak go nakładałam na noc, to rano nie budziłam się z takim smalcem na twarzy, tylko z taką fajną, gładką, nawilżoną skórą. To jest krem, który można kupić już za około 20 zł, więc to nie jest duży wydatek. Ja teraz kupiłam nowe opakowanie, tym razem tacie. I mam nadzieję, że będzie z niego korzystał, ponieważ ja uważam, że krem jest fajny, a mój tata też ma skórę naczynkową. I sam powiedział, że używał będzie, więc ten krem mogę Wam polecić. I sama pewnie go sobie kiedyś kupię, jak wykończę swoje rzeczy stopy. Następna rzecz to jest tonik do skóry tłustej, łojotokowej z firmy E-Naturalne. To jest ten, który mnie uczulił, więc ja po prostu go nie polecam, ponieważ on u mnie wywołał bardzo, bardzo silną alergię. Tutaj na dole Wam wypiszę, jakie on zawiera składniki aktywne. Nie wiem, co mogło mnie z tego uczulić, czy to jest jakiś pojedynczy składnik, czy to jest całość, czy to jest stężenie. Ja go nie polecam, ale oczywiście no nie będę się wypowiadać za wszystkich. U mnie nie zadziałał, no trudno. Kolejna rzecz to Paloma Body Spa. To jest akurat peeling cukrowy do ciała. Peeling cukrowy, złuszczająco odżywczy. To jest akurat o zapachu, no, czekoladowym. Pachnie moim zdaniem tak samo jak peeling bodajże z Farmony, tak, z Farmony pistacja i czekolada moim zdaniem pachnie tak samo. Tu jest taki słoiczek, to było pewnie no, 200 ml, no na bazie parafiny, więc bardzo tłusty, bardzo oblepia skórę. Zużyłam go jakoś, ale ja już do takich peelingów nie wrócę. Ja bardzo nie lubię peelingów cukrowych i też nie przepadam za peelingami na parafinie. Jeszcze na parafinę przymknę oko, ale akurat peelingów cukrowych nie lubię, ponieważ ja uważam, że one się bardzo szybko zużywają, że te drobinki odpadają w czasie peelingowania i właściwie nie ma jakiegoś fajnego efektu. Ja dostałam go kiedyś od drogerii Zapach Perfum, ale ja już widziałam, że ona nie istnieje, więc no było już to jakiś czas temu. Kolejna rzecz to jest Fruit Kiss. I to jest żel pod prysznic, który był w Biedronce bodajże z 2 lata temu, może rok temu, w edycji limitowanej. To jest akurat wersja z Akai. Jak widzicie, to jeszcze mam tego żelu trochę, więc go pewnie zaraz użyję do umycia rąk czy czegoś w tym stylu. Powiem Wam, że fajny jest pod względem konsystencji, ponieważ jest to dosyć gęsty żel. Taki można powiedzieć, no wygląda jak tak żelowo. Troszkę jak te żele z Nivea. Zapach. No tyłka nie urywał niestety, ja myślałam, że będzie troszkę fajniejszy. Zużyłam go, no najwydajniejszy to on nie był, mimo że był gęsty, to miałam go może z miesiąc, więc szybko mi poszedł, ale skóry nie wysuszał, bo i właściwie nic nie wysusza skóry, więc no nie będę się tutaj jakoś za bardzo wypowiadać na ten temat. Kolejna rzecz to jest Balea i to jest pianka, żel do golenia nóg i ogólnie innych owłosionych miejsc. Ja go Wam pokazywałam w ulubieńcach lata, rok temu. Ja dopiero teraz go zużyłam, ale to jest tak ze mną, ja po prostu zapominam cały czas o tych piankach. Poza tym ja się też nie golę co 3 dni, tylko troszkę rzadziej. I zapominam o używaniu takich rzeczy, no w końcu go zużyłam. To jest jeszcze taka stara wersja, Caribbean Dreams, ale on się teraz inaczej nazywa, ale chyba nadal jest w ofercie, przynajmniej tej letniej. Fajnie pachniał kokosem, bo jeżeli kokos jest dosyć ciężki, ale on jest strasznie ufajdany, widzi? Jak kokos jest ciężkim zapachem do oddania w kosmetykach, to akurat tutaj ten kokos był fajny, był słodki, taki naprawdę przyjemny, więc
Tę piankę polecam, chociaż ona nie była jakoś bardzo gęsta, ona była taka, powiedziałabym, że lekko taka lejąca. Alverde maska do włosów z aloesem i hibiskusem, bardzo lubię tę maskę, jest naprawdę bardzo fajna. Pachnie też całkiem przyjemnie, to jest całkiem spore opakowanie, bo to jest 150 ml i ona kosztuje pewnie około 3 euro, 3,50 może, pewnie w takiej cenie jest. I naprawdę bardzo fajnie działa na włosy, można powiedzieć, że jest całkiem podobna do tej maski z Alterry, z aloesem i granatem, myślę, że całkiem porównywalnie działa. Odżywka z tej serii też jest bardzo fajna, ale maska jednak jest troszkę bardziej treściwa. W każdym razie mogę polecić i pewnie kiedyś sobie ją kupię, jak będę mieć już troszkę mniejszy zapas rzeczy do włosów. Kolejna rzecz do włosów to jest termoochrona z Marion, też mówiłam o tym w ulubieńcach, bardzo fajny spray, ładnie nabłyszcza włosy, tak wygładza je wizualnie, naprawdę jest bardzo w porządku i myślę, że też troszkę chroni te włosy, więc pewnie jak będę miała okazję, to do niego wrócę. I kolejna rzecz to jest BC ze Schwarzkopf Moisture Kick, to też mówiłam o nim w niewypałach kosmetycznych, ponieważ on mi się nie sprawdza, ja takich rzeczy nie lubię, bo one mi bardziej przysuszają włosy, one mają niby nawilżać, mają zabezpieczać końcówki, mają w ogóle, wiecie, taki robić efekt wow na tych włosach, ale dla mnie to w ogóle prawie nie działa, więc no ja tego nie polecam. Clarins Sensual Hand Cream to jest krem do rąk, no powiem wam, że jakoś mnie jakoś super nie zachwycił, w ogóle powiem wam, że Clarins to jest taka marka, której ja bym sobie sama nie kupiła i nawet potem jak przetestowałam, bo dostałam właśnie takie miniaturki z Shiny Boxa, to ona w ogóle mnie nie zachwyca w żadnym względzie, bo ani składów nie ma, znaczy ma fajne, całkiem przyzwoite składy, ale podobne składy można znaleźć w kosmetykach no o wiele tańszych, więc akurat Clarins mnie nie zadowala jakoś super, a ten krem też jakoś mnie nie powala. Kolejna rzecz to jest masło do włosów z Alverde, też było w niewypałach, ponieważ jest to produkt, który ma bardzo oporną, tępą konsystencję i ona się bardzo niefajnie rozprowadza na włosach. Gdyby nie to, to myślę, że to masło byłoby całkiem fajne, ponieważ szczerze wam powiem, że jak ja go używałam, to widać różnicę we włosach. Widać, że są bardziej nawilżone, bardziej gładkie, fajniej się układają, no ale niestety konsystencję ma ciężką, niefajną, ciężko ją rozprowadzić na włosach, zastyga, więc no niestety przez to ten produkt jest troszeczkę nieudany. No ale trudno. Zaja Sensitive to jest roll-on pod pachy, ogólnie dezodorant, antyperspirant. Powiem wam, że bardzo fajnie pachnie. Ja w ogóle wzięłam go tak z braku laku, bo akurat jechałam do Wojtka na noc i musiałam sobie kupić właśnie coś takiego, żeby rano wyjść do ludzi. I po prostu uchwyciłam, byłam akurat w Jasmin, w drogerii Jasmin i tak mówię, kurczę, wezmę sobie cokolwiek. Z Ziai nigdy nie miałam antyperspirantu, a ten jest naprawdę bardzo w porządku. Ładnie pachnie, kremowo pachnie, tak świeżo, czystością można powiedzieć. Miałam go też całkiem długo, sprawdzał się całkiem nieźle, może nie na jakieś super upały, ale tak jeżeli chodzi o jakąś temperaturę w okolicach 20 stopni, tak najbardziej ok, więc myślę, że kiedyś może jeszcze sięgnę po coś innego z Ziai. Następna rzecz to jest krem nawilżający Narin 30+, który już widzieliście u mnie chyba kilka razy. W końcu go wykończyłam i powiem wam, że naprawdę fajny kremik. Ładnie pachniał, nawilżał skórę tak dosyć optymalnie. Może ja bym nie powiedziała, że to jest 30+, chyba że na dzień. Ale tak ogólnie osoby 20+, myślę, że mogą takiego kremu używać na dzień. Fajnie nawilża, dosyć delikatnie, szybko się wchłania. Jest naprawdę bardzo przyjemna taka konsystencja, można powiedzieć, że lekko żelowa. Opakowanie wygląda tak, ma silikon, ale silikon jest tam w połowie składu dopiero i ogólnie no nie ma najgorszego składu ten krem, więc myślę, że jest całkiem w porządku. Jeżeli ktoś szuka jakiegoś takiego drogeryjnego kremu na dzień pod makijaż, to myślę, że mogę go polecić. To jest serii Hyal Plus Collagen. Następna rzecz jest z Kauflandu i jest to, jak widać, mydło w płynie o zapachu miodu z mlekiem. Jak dla mnie całkiem przyzwoity płyn, dlatego że on miał litr i kosztował chyba około 5 zł. Zapach nie był najgorszy, to mydło jakoś myło te ręce, za specjalnie nie wysuszało, więc zwykłe mydło, ale całkiem tanie. Więc nie narzekać nie będę. I teraz już są ostatnie rzeczy, jak widać denko nie jest jakieś super duże. Są dwa tusze do rzęs i to są tusze z tej samej firmy Ingrid. Ingrid Cosmetics, pewnie słyszeliście o tym gdzieś, albo może ktoś miał podkład, bo niby podkład jest fajny. I to jest tak, jeden się nazywa Extension Effect i ma taki żółty napis, a drugi nie wiem jak się nazywa, bo już się starło i to jest Stylist coś tam i to jest maskara wodoodporna z takim fioletowym napisem. Oba tusze śmierdzą taką glebą, takim starym tuszem, takim, no nie wiadomo, jakimś smarem, no nie pachną zbyt ładnie.
Szczoteczki mają, mogłoby się wydawać, że mają fajne, bo ta taka z tymi kulkami to jest od tej żółtej wersji, a ta taka wygląda jak Max Factor trochę, ten false lash effect, to jest od tej fioletowej wersji. No powiem wam, że te maskary tyłka nie urywają, praktycznie ciężko się nimi pracuje. Ciężko coś wygryzać z rzęs, chociaż ja teraz w ogóle te rzęsy to mam taki, w takim opakanym stanie. Ta rzęsa to po prostu jest, znaczy rzęsa, te rzęsy ogólnie, ten pasek rzęs, to ma w połowie tutaj jakieś braki, nie wiem w ogóle skąd, ale dobra, nieważne. Więc jak tym żółtym się jeszcze da coś wypracować na tych rzęsach, to tym fioletowym to jest w ogóle istna tragedia. On jest cały czas mokry, ja go otworzyłam kilka miesięcy temu, chyba jakoś w sierpniu. On jest cały czas mokry, w ogóle skleja rzęsy, nie da się rozczesać tą szczoteczką. Nawet jak się zbierze nadmiar chusteczką z tej szczoteczki, to i tak jest do niczego, no po prostu tragedia. Drogie te tusze nie są, ale się nie da nimi pracować, więc w ogóle po co komu taki tusz. I ostatnia rzecz, to jest rzecz, no taka niezbyt kosmetyczna, tylko taka, wiecie, domowa. Jest to taki dyfuzor w kulkach z takim olejkiem, z patyczkami. To jest akurat Ambipur o zapachu bawełny i jedwabiu bodajże. To jest taki świeży zapach do takich, powiedziałabym, że białych pomieszczeń. Ja nie mam białego pokoju, ale jakoś tak mi się kojarzy z takim białym, czystym pokojem. Ładnie pachnie to około, starcza na miesiąc, więc to nie jest też jakieś mało wydajne. U mnie nawet chyba troszeczkę dłużej pachniało. Teraz już to nie czuć tego, mimo że tutaj jak wącham, to oczywiście czuję, ale już się tak nie unosi w pokoju. Może sobie kupię coś podobnego. Ja Wojtkowi też kupiłam na Mikołajki taki, tylko że o zapachu wanilii z jeżyną. I tamten zapach by mi bardziej pasował do pokoju, a ten by bardziej do niego pasował. No ale trudno. Nie chciałam kupować dwóch takich samych. Więc... tak najbardziej polecam, pewnie kupię sobie jeszcze coś takiego. I to jest koniec mojego projektu Denko. Tak kończę denkowy rok. Myślę, że zużyłam tego całkiem dużo. Jestem ciekawa w ogóle, ile tego zużyłam. W sumie nie chcę mi się chyba liczyć, ile wyszło w denkach w tym roku rzeczy, ale myślę, że będzie no sporo, bo na każdym denku jest około 10-20 produktów i tak sobie pomnóżmy to sobie przez 12 miesięcy. No trochę wyjdzie. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie i do następnego filmiku, który pewnie będzie jutro, pojutrze. Zobaczymy. Pa, pa. Alverde Repair Hair Butter. Hair Butter. Może powinna być Hair Butter.